Nadal ta bitwa jest możliwa do wyciągnięcia, tak mi się wydaje i taką mam nadzieję. Siemanko, widzowie, witajcie, przed wami E75D. Prosiliście właśnie o ten pojazd pod ostatnim filmem w komentarzach, więc właśnie nim zagram. Mam załogę taką po prostu z E75, nie za bardzo będę jej omawiać. Modyfikacji polowych też tak naprawdę nie mam. Moje wyposażenie to jest wentylacja, stabilizator, dosyłacz, o nim powiem trochę później. No, taki rozkład z amunicji, po prostu lecimy bitwy na żywo z omówieniem. Bitwa na lodowcu z dziesiątkami. A75TS nie ma preferencyjnego matchmakingu, więc może właśnie was tak wyrzucić. Jaki jest też drugi minus A75, to od razu wam powiem. Słaby punkt to jest okolice właśnie tutaj i po drugiej stronie też to takie miejsce, takie, nie wiem, łóżka. One mają po 70 chyba albo 60 mm pancerze, czyli tak naprawdę jakieś drugie, trzecie tiery by nas mogły w to miejsce przebić, jeżeli oczywiście wycelują. To nie są jakieś duże punkty i od razu mówię, że tak łatwo przeciwnik was nie będzie strzelać w to miejsce, tylko od razu wam daję informację, jaki jest minus tego pojazdu. Mamy Skorpiona. Kolejnym minusem, bardzo łatwo porównać ten czołg do Lwa. Lew to bardzo stara premka w WOT-cie, która jakiś czas temu była zmieniona tak naprawdę, ale największa różnica jest taka, że E75TS jest całkiem mobilny jak na czołg ciężki. Ma 45 chyba km na godzinę maksymalnej prędkości. Plus jest też taki, że ma lepszy DPM od Lwa, bo mamy tutaj 360 uszkodzeń średnich, a ładuje, jak widzicie, 8,66. Jaki jest minus? Mamy gorsze parametry celności w porównaniu do działa Lwa. Gorszą celność tam na 100 metrów, gorszą stabilizację. Dlatego też wrzuciłem stabilizator, bo ten czołg jest dosyć mobilny i będziemy czasami oddawać jakieś takie strzały z biodra, powiedziałbym. I ten stabilizator może się przydać. Przykładowo właśnie ten strzał, widzieliście. Celownik był dosyć duży, a i tak gram właśnie na stabilizatorze. Co prawda na razie to wychodzi, znaczy na razie to wygląda rewelacyjnie dla mnie. Ale zobaczymy, co będzie dalej. No i trzeci wybór, wrzuciłem wentylację, żeby polepszyć te inne parametry, jak zasięg widzenia i tak dalej. Zastanawiałem się, czy nie wrzucić ulepszonego wzmocnienia, ale stwierdziłem, że może to ulepszone wzmocnienie byłoby lepszym rozwiązaniem, jakby rzuciło mnie przykładowo na szóste, siódme, ósme tiery, a na takich wyższych tierach to ta wentylacja będzie dawać radę. I tak nie mam jeszcze zrobionej tej modyfikacji alternatywnej przez modyfikacje polowe, czyli nie mogę wybrać dwóch wyposażeń, więc gram po prostu z wentylacją ogólnie. No ale sami widzicie, że to działo od razu takie skupione nie jest i przyda się na pewno ten stabilizator. Wam tak mi się wydaje, że na takich modułach powinniście grać, ale ja nie jestem ekspertem odnośnie A75TS. Ja nim nie grałem jakoś dużo i tak za bardzo rozwinąć wątku A75TS na odcinku niestety nie mogę, ale pewnie kiedyś zmarkuję ten pojazd, to wtedy jakieś takie bardziej większe zdanie moje na temat tego pojazdu poznacie. Bitwa dosyć wygrana, znaczy dosyć szybka, 5 do 1 plus 6000 HP. My tak naprawdę wyczyściliśmy tą stronę czołgów ciężkich, a przeciwnik ma bardzo dużo czołgów właśnie z bazie, te kwadraty tam, linia 9-0. Ja zastanawiam się, czy nie powinienem podjechać. Zaryzykuję trochę tym podjazdem. SRV do mnie strzelił raz, ale ja chciałbym kogoś zaświecić. Ło, widzicie, odbiłem focha, ale grilla. No tak, chciałem trochę pospotować, miałem dużo HP, ale błyskawicznie wyparowałem dwa strzały od TD-ków i już mnie praktycznie nie było. Szkoda. Miejmy nadzieję, że to była ta najgorsza bitwa na tym odcinku, ale też trzeba takie bitwy pokazać jak najbardziej. 1100 damage'a, trochę też 711 po asyście. Zarobkowo tak to się prezentuje, niestety musicie odliczać te wszystkie dodatkowe bonusy. No i lecimy dalej, mam nadzieję, że z lepszymi bitwami. Wow, losowanie znowu z dziesiątkami. Więc będzie na pewno ciekawie. Zazwyczaj to piszecie jakieś komentarze, że mnie non stop rzuca dwa tiery niżej. Tak, teraz macie dwie bitwy z rzędu, dwa tiery wyżej. I mapa to lotnisko. Dosyć trudna mapa, w sensie bardziej powiedziałbym taka, że taka mapa statyczna. O, może w tę 30 strzelę? Warto chyba... Aha, nie. Chciałem powiedzieć, że warto chyba będzie się zatrzymać i oddać jeden strzał za darmo.
Ale niestety nie. I tak nie będę mieć sporych szans, żeby wjechać na balkonik bez straty punktu wytrzymałości i nie będę tego chyba ryzykować. O, to te 30 to jest taki darmowy damage dla całej mojej drużyny. Niestety ja nie mogę z tego skorzystać. O, zobaczymy, czy można wjechać na górkę, w sensie na ten balkonik. Próbuję się tak trochę skontować i taki skontowany wjeżdżać, bo tam może być jakiś niszczyciel. Okej. Chyba nikogo nie ma. Ale jestem wykryty i pytanie teraz od kogo? Może to być jakiś buraz przykładowo w tych krzakach? Możemy sprawdzić to. To nie weszło. Dostałem odarty za 283. To też mógł być strzał na ślepo, ale chociaż wiem gdzie jest STRV. Nasza trójka trzyma tą pozycję. Spróbuję wychylić się na to TP4-1. Nie zdążyłem. Ale TP4-1 mnie wykryło, to znaczy, że nie byłem cały czas permanentnie świecony na środku, tylko po prostu STRV strzelił na ślepo. STRV jest tam, nie wiadomo gdzie jest UDES, ale chyba od lewej strony możemy podjechać. 277 bardzo defensywnie. To powoduje, że tą dwururkę pewnie zaraz rozwalimy sobie bardzo łatwo i gładko. Jeszcze gąskę dałem, muszę uważać na MX-a. Patrzcie, ten 277 to jest 10 tier, który w ogóle nie pomaga, nie rozdziela tych swoich punktów wytrzymałości. No, trochę teraz za dużo zebrałem, ale Emil mi pomógł. Muszę uważać, żeby nie zebrać od UDES-a. Ale teraz Leopard mógł się jakoś na mnie przestawić. MX-50-120 tu jest. Strzelimy do niego, cofamy się. Kontujemy, 3 sekundy, dobrze, on nas nie skończył. Nie wiadomo co z Leopardem, ale tu mogę podjechać sobie. UDES jest przed nami, więc fajnie, jakby mój obiekt zebrał, ma 2000 HP. Ja zostałem przebity w działo, patrzcie, idealnie w działo mnie przebił. To ciekawe. No jedź tym obiektem, proszę cię kolego. UDES jest przed, dokładnie tu jest UDES, masz full HP. Nawet oddam chyba strzał na ślepo, niestety to nie weszło. Oj, ta bitwa to była też tragiczna. O, trafiłem na ślepo. Idealnie. Nie wiem, czy trafię z tym rozwalonym działem? No właśnie. 3 sekundy, może jeszcze jeden strzał chociaż. O, to weszło. 1700 uszkodzeń. Takie są wyniki. Lecimy dalej. Ósemki, tu muszę pokazać jakieś umiejętności, żeby nie było wstydu na tym odcinku. Elhaluf, więc mapa ok. Podejdziemy oczywiście standardowo sobie na tą miejscówkę. Dobra, bardzo nietypowa pozycja na nasz roguelike. Nie wiem, co chce ten bulldog osiągnąć. Ja wychylam się na Progetto, daję pesteczkę. Gwardzista chce strzelić, cofam się. Patrzcie, zostałem przebity w to miejsce przez ISA 5 ze zwykłej amunicji. I to jest właśnie taki problem E75TS trochę. Czyli ten pancerz okolice wieży. No czasami to tak irytuje, dlatego ja nie jestem jakimś wielkim fanem E75TS, ale uważam, że jest to całkiem niedoceniony czołg premium, tak ogólnie mi się wydaje. No bo poza tym, że czasami właśnie jakieś takie chamskie przebicie na nas wejdzie, to nie jest, wiecie, wielki włas, gdzie każdy będzie was trafiać, no tylko zdarzy się, że goście pojedzie pełną prędkością ISM 5 i was trafi, no zdarzy się coś takiego. No tak to po prostu uważam, że to jest czołg całkiem przyjemny i fajny w grze. Ale to jeszcze muszę trochę więcej pograć, żeby taką pewną opinię sobie wyrobić, no bo jak już wam mówiłem, za mało grałem. Szkoda, że nie mam depresji. Dobra. Okej, no to tyle. Chyba po prostu ten odcinek ma mi nie wyjść, tak mi się wydaje. Ding od fałki. Ale to weszło przynajmniej. Aż takiej tragicznej sytuacji nie ma. Ale bywało lepiej, powiem wam. Bywało lepiej. Progetto tu chce się wychylić. Minus 1. Minus 2. Minus 3. Bizonto się wychyla. Jak chce to Progetto?
Rogetto na jeden strzał to już nie jest takie wielkie zagrożenie. Nasz patryt w ogóle go wyrzuciło, mi się wydaje. Dojeżdża 53 TP, Elsewhen na plecach. Oj, 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 kłopoty, problemy. Muszę trochę wykorzystać tego patriota. No i tak patriot nic nie robi, więc może pozbierać. A my z gwardzistą oddamy ten damage. To jest dla nas bardzo dobre rozwiązanie. Tylko musimy właśnie oddawać te strzały w zamian za niego. Mogę załadować złoto, ten górny pancerz był trochę pod, znaczy górna płyta była trochę pod takim niewygodnym kątem. Mogę próbować teraz we włas strzelić, ale czekam na lepszy strzał. O, to mi weszło. Trochę nam baza pada i jest minus 3000 HP. Pełna płyta tu wejdzie. No ja po prostu nie wierzę, jak ja jestem przebijany. Chyba to była dolna płyta, ale tu 100% pewności nie mam. Nadal ta bitwa jest możliwa do wyciągnięcia, tak mi się wydaje. I taką mam nadzieję. Bizont na 2. Progetto był na 1 strzał. Nie wiem, gdzie jest Progetto. Wszystko wy... No tak chciałem zobaczyć, jak ten IS-5 mnie przebił. Wrzuciłem tu działo ISA-5 właśnie to. No i zobaczcie sami, że on miał gdzieś 30% szans na przebicie. Wszędzie tu są jakieś rykoszety, odbicia i tak dalej, ale no praktycznie tu jest jeden mały, kilka małych punktów, gdzie mam o 30% i mnie przebił, więc chyba miałem po prostu gigantycznego pecha. No i to jest to okolice, to są te okolice, te takie uszka, które mają no 67-60 mm pancerza. No i tu będziecie bardzo łatwo przebijani, ale chyba miałem jednak gigantycznego pecha, tak mi się wydaje, że ta wieża aż taka papierowa nie jest, jak ten odcinek zaprezentował. I to było na tyle, to jest ostatnia bitwa, 3500 uszkodzeń. Pierwszy ex drużynie, trochę jednak nie było szans na wyciągnięcie. Musiałem dobić to Progetto, inaczej bym zginął, ale to Bizonte sprytnie dał we mnie strzał. Zarobkowo, tak to się wszystko już prezentuje. I tak naprawdę to jest na tyle ode mnie. Do 75TS wrócę, muszę go kiedyś zmarkować też. To jest pojazd, który muszę pograć więcej. Na tym odcinku możecie mieć trochę takie zdanie, że ta wieża jednak dużo wpuszcza, ale w rzeczywistości i mi się wydaje, że tak nie jest. I po prostu miałem tego pecha, co wam pokazałem kilka sekund wcześniej z tym przebiciem od ISA 5 i tak dalej. Ale ogólnie no to A75TS, ja uważam, że to jest pojazd całkiem ok, nie jest to pojazd tragiczny. Dzisiaj trochę pechowo po prostu było. No i tyle, takie odcinki się zdarzają. Mam nadzieję, że wam on się podobał. Nie zapomnijcie go ocenić, zostawić subskrypcji. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się. Do elo.